Witam wszystkich ponownie w moim starym sadzie. Króciutki filmik tym razem, jak ładnie rosną jabłuszka. Mamy prawie koniec lipca 2019 roku. Chcę nagrać, jak to wygląda. Bo mimo mrozów jest trochę tych jabłuszek. Ja bym powiedział, że w moim przypadku jest bardzo dużo. Na szczęście jabłuszka mi, jak widać, nie zmarzły. I wiśnie też. Wiśnie też obrywałem, miałem bardzo dużo. Jedyną rzeczą mi zmarzły, niestety 90%, to truskawki, ale to z moich filmów wiecie. Za truskawki wziąłem tylko 4,5 tysiąca złotych, więc porażka całkowita. Ale nic nie poradzimy. Cieszę się bardzo, że są jabłuszka i były wiśnie, które już tydzień temu skończyłem rwać. No przepraszam, 2 tygodnie temu skończyłem rwać, bo mam wczesne odmiany. Więc cieszmy się z tego, co jest. Są naprawdę piękne jabłuszka. Było bardzo dużo wiśni. I teraz właśnie nagrywamy. Jak to wygląda, bo owoce jest naprawdę dużo. Mówię, pod koniec, myślę, nawet może w połowie września, jak się uda, pod koniec września zacznę już handlować. Płock, Warszawa, Włocławek, więc jak coś, zapraszam. Telefon na stronach jest podany, można się umówić. Jeżeli będzie to kilkanaście osób, czyli na przykład 100 kilo jabłek, mogę podjechać do Warszawy, przywieźć samochodem, też nie ma żadnego problemu, jeśli to będzie 100 kilo. A 100 kilo tak naprawdę jest 10 osób po 10 kilo, więc myślę, że można się umówić i jak coś spotkać w Warszawie. Tutaj odmiana, o której mówiłem, to są 3 odmiany z jednego drzewka, ale niestety nie wiem, jakie tu są odmiany, licząc tego, że na pewno jest tu jedną z nich Spartan. Przepraszam, Spartan, Macintosh i Spartan, a ta trzecia nie mam pojęcia. Pójdziemy wszystko do odmiany, szybko do odmiany, której robię szarlotkę, a nie mam pojęcia, co to jest. Tylko zanim tam pójdziemy, to jeszcze tu pokażę galę. Przepyszna, naprawdę ta gala, później jak ją handluję, jest po prostu genialna. Chyba najsłodsze jabłko, jakie posiadam, słodsze od Ligola i od Championa. Naprawdę smakuje wspaniale. Więc jak coś, galę i cesarza Wilhelma sprzedaję na pniu. Praktycznie moment tych jabłek nie mam, ponieważ mam ich bardzo mało. Śliweczki też pyszne. Już pomału będę robił konfitury z nich. Już myślę niedługo. Dzisiaj już był pierwszy kompot, bo opadają. Idziemy dalej. Antonówka i Daret. Tu jest cesarz Wilhelm, tylko który? Chyba ten. O ile dobrze pamiętam, to jest właśnie cesarz Wilhelm. Antonówka, jeszcze raz.
Tu drzewko, z którego zawsze robimy szarlotkę, ale nie mam pojęcia, co to jest. Nie jest to ani antonówka, ani szaraneta. Ale naprawdę ciasto wychodzi przepyszne. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam jeszcze raz do kanału. Zapraszam na moją nową stronę internetową www.dziadkowysad.pl. Już pomału zaczynam ją robić, już początki są, więc zapraszam do odwiedzenia. Jest telefon, jest kontakt mailowy, śmiało można pisać, dzwonić, jak to chce się umówić we wrześniu, w październiku na jabłuszka. Pozdrawiam jeszcze raz i życzę wszystkim miłego dnia.